nawet w Gdańsku mieliśmy kilka przykładów, jak na przykład koncepcja społeczna zatrzymania pasma morskiego realizowana wraz z Polskim Klubem Ekologicznym. Teraz trwa właśnie, kończą się projekt realizowany przez Fundację Machorego. Tutaj w pewnym domu, z którego to przedstawia pani profesor, jest kwestia, że to nie są tylko łącznie kwestie rozwiązania pewnych konfliktów, ale domy, projekty, które proponują pewne rozwiązania. Panie radny, przewodniczący tej komisji realizacji, widzi możliwość wdrażania tego typu rozwiązań w systemie zarządzania miastem. Witam serdecznie. My nie mieliśmy okazji tutaj jako paneliści wcześniej zapoznać się z tym raportem. Wszyscy go widzimy w punktach. Ja tylko pozwolę sobie zadać, że mi pewnych elementów zabrakło. Myślę, że w tym 10-stronicowym i rozszerzającym się dokumencie są zawarte sprawy dotyczące biskupiej Górki. Tutaj w tej prezentacji mamy wzmianki o biskupiej Górce jako takim strategicznym obszarze realizacyjnym w najbliższej perspektywie unijnej właśnie do rozwiązania. Jeśli chodzi o dyskusję na temat Śródmieścia, to ja z książek pamiętam, ale część z Państwa tutaj siedzących taką debatę sprzed lat prowadzi z gadania, która się ukazała w formie papierowej. Ona miała troszeczkę inny charakter, wtedy to różne osoby życia społecznego, politycznego, kulturalnego Gdańska opracowały w formie felietonów różne przemyślenia dotyczące różnych obszarów miasta, aspektów społecznych, kulturalnych jego funkcjonowania. Ja przygotowując się do pełnienia bycia przewodniczącym Komisji Rewitalizacji, ten dokument ponownie przyjrzałem. Rzeczywiście ze spółkiem się stwierdzi, że wciąż wiele tych pomysłów, które tam są, są pomysły racjonalne. Dajmy pierwszy lepszy przykład, czyli otwarcie dróg wodnych, to są wciąż cztery postulatów tego dokumentu. Ja myślę, że w ogóle w tej debacie na temat Śródmieścia, wracając, ja w ogóle myślę, że w debacie na temat centrum miasta i bycia jego, Śródmieścia bycia jego najważniejszą częścią, że ona nie do końca funkcjonuje w percepcji gdańskiej. Znaczy, nie jest chyba też przypadkiem, że jeśli mieszkańcy różnych dzielnic mówią, że przyjeżdżają do Śródmieścia, to nie mówią, że jadą do Gdańska. Ja mam poważną obawę i na podstawie też lektury, ale własnych obserwacji, myślę, że one są oczywiście nie tak pogłębione, jak mogłyby być, ale wciąż tej dyskusji na temat, wciąż chyba Śródmieście nie funkcjonuje w mentalności gdańskiej, jako taki obszar centralny. Ja rozumiem aspekt zupełnie pewnego uwarunkowań geograficznych tego miasta, ale nawet patrząc na oznakowanie autobusów ZTM, to tam się nazewnictwo pojawia najrozmaitsze od centrum przez Śródmieście, poprzez nazwa poszczególnych przystanków. Zmierzając do realizacji tych postulatów, ja w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim częścią wymieniłem kilka słów z dyrektorem Duchem, który dość wydaje się trafnie, ale będzie to kontrowersyjny pogląd, myślę, na tej sali, powiedział, że my czasem jesteśmy w zbyt gorącej wodzie kąpani, ze względu na to, jak się spojrzy z perspektywy czasowej, jak ten obszar Śródmieścia, a w konsekwencji całego Gdańska w ciągu ostatnich 20 lat się zmienia. 20 lat temu obszar Śródmieścia to obszar, w którym funkcja mieszkaniowa mieszała się z funkcją przemysłową. W 90-tych latach nie o tyle wyprowadziliśmy stąd przemysł, on się stąd sam wyprowadził, to znaczy upadł. I te dzisiejsze dziury, zakłady mięsne na Brabanku, Elbor, stocznia, przede wszystkim Unimor, można byłoby bardzo, Blaszanka, można byłoby tak jeszcze pewnie kilka zakładów wymienić. Dzisiaj tam funkcji przemysłowej nie ma,
fajnie wydaje się, że nie jest to funkcja, znaczy funkcja, dana funkcja przemysłowa, jak to była, nie powinna być dominującą, ale ich się nie udało zrewitalizować. Czyli jest tam zainteresowanie, było zainteresowanie świętej pamięci grupy Labaro poszczególnymi tymi terenami, ale z tego nic nie wynika. Tak? I ja sam jestem od trochę ponad pół roku mieszkańcem Śródmieścia i wciąż mówię o tym, że z jednego z takich osiedli deweloperskich, gdzie klatka jest pachnąca, mieszkają młodzi ludzie, przedstawiając pomysł, że właśnie ja będę mieszkał na Śródmieściu, w ciągu osób się czuka głowy. Bez sensu. Wierzę to, że zobacz, że masz stare rury, że masz tynki, że klatka jest pomazana, a właściwie co trzeci wieczór, zwłaszcza w takich wieczornych godzinach, wyprowadza się jakiegoś menela z klatki, który w tej nocy oświadczył, że on będzie spał. Tak? Już mam pewną kategorię meneli, to są śmierdzioszki i tylko są spać, to śpiące są najmniejsze powody. Jeśli chodzi o komisję rewitalizacji, wdrażanie tego pomysłu, jak następnie miałem, on dla mnie o tyle nie jest niczym nowym, bo te część tych postulatów to są postulaty mielone od wielu lat, to komisja rewitalizacji, mimo tego, że ona funkcjonuje 4-5 miesięcy, to część tych postulatów już podjęła. Myślę, że koledzy, koleżanki z Fragu, zresztą byli uczestnikami części tej dyskusji, między innymi w Podwalu przedmiejskim likwidacji tuneli podziemnych. Kolejne takie dyskusje na przykład o parkowaniu, albo no, nie o miejscach parkingowych, a o sposobie parkowania, właściwie swobodności parkowania na Śródmieściu przed nami. Niemniej jednak, powołując się na słowa dyrektora Ducha, no to jest wszystko etap, znaczy to nie jest jednorazowa rewolucja, jakkolwiek byśmy ją nazwali, Śródmieścia, tylko jest to plan kroczący, no to taka semantyka socjalistyczna, ale jest to rzeczywiście, jest to dobra ewolucja, przed nami dobra ewolucja, a na pewno nie jednorazowy wybuch. Przeniknięcie idei Śródmieścia nie tylko do mieszkańców Gdańska, ale urzędników na różne szczeble. Bo w Pani książce i generalnie może w dyskusjach, które toczą się na temat Gdańska, jednak zwłaszcza tego obszaru śródmiejskiego, widzę jednak takie tarcie, że z jednej strony mówimy o wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkaniowej, z drugiej strony jest to obszar, który zaczyna traktować się w tych kategoriach nadania mu pewnej funkcji reprezentacyjnej. I ten wątek właśnie tematyzacji, gentryfikacji versus zatrzymania tej, czy utrzymania tej funkcji mieszkaniowej, on jednak będzie powtarza się w tych wszystkich dyskusjach dotyczących Śródmieścia. Jak Pani Profesor... chciałabym... Ale oczywiście nie narzucam tutaj... Zacząłem od tego, co Pan powiedział, że tego rodzaju sugestie oddolne to jest stała historia rozwoju Gdańska. Owszem, te rzeczy się powtarzają i rzeczywiście były publikowane gdzieś tam w przestrzeni medialnej, funkcjonowały zawsze jakieś zespoły, działały, które zgłaszały swoje wizje, swoje postulaty. I wydaje się, że to jest następna odsłona tego samego. Otóż myślę, że jest inaczej. Po pierwsze, ci wszyscy, którzy działali wcześniej, to na ogół byli ludzie, którzy uznawali się albo za specjalistów, albo za szczególnie zainteresowanych dziedziną związaną, nie wiem, z konserwacją zabytków, z architekturą, urbanistyką i tak dalej. Uznawali się za znawców tego i oni zgłaszali najczęściej jakieś sugestie. To, co wy robicie w tej chwili, ma zupełnie inną jakość. I wydaje mi się, że to zresztą jest widoczne w całym kraju, że to jest nowa zupełnie odsłona i partycypacji, i próby udziału w życiu miasta. I nowość tego to jest przede wszystkim to, kto bierze w tym udział. To są wszystko ludzie młodzi,
na ogół wykształceni, którzy się nie godzą z pewnymi rzeczami, które zastali, chcieliby je zmienić. Błędy, jakie przy tym popełniają, bo ja nie chcę nauki im wystawiać, głównie polegają na tym, że nie do końca się orientują w różnych uwarunkowaniach, nie tylko przestrzennych, jak te, które pokazano nam tutaj, ale na przykład ekonomicznych. Jednak nie orientują się w kwestii gospodarki miejskiej, tego, że na przykład są argumenty za ściąganiem inwestorów, kwestiami podatków itd., itd. To są wszystko argumenty, których używa miasto, a których państwo często nie dostrzegacie. I to jest moim zdaniem pierwsza jakby płaszczyzna porozumienia. Należałoby te argumenty zweryfikować, pokazać nawzajem sobie i uznać, które z nich są prawdziwe, które nie, i dojść do pewnego rejestru spraw możliwych do załatwienia, czy do podjęcia przynajmniej. Bo coś, co jest groźne moim zdaniem, to jest to, ten tom, który u pana był, że to już tyle razy się robiło i właściwie nic z tego nie wynika. Wydaje mi się, że ta zmiana publiczności, która bierze w tym udział, zmiana charakteru tych wszystkich postulatów, jest szansą na to, żeby wreszcie coś zaczęło się na tej linii instytucje, urząd miasta i obywatele znacznie bardziej powszechnie wyznający pewne cele zmierzające do pewnej rzeczy. To jest dla mnie niesłychanie ważne, ale jeżeli marzy się, żeby coś się zaczęło, to myślę, że tego rodzaju dokumenty, jakie tutaj nam przedstawiono, powinny zmierzyć się z pewną cechą większości dokumentów, także urzędowych. Na przykład, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale na przykład liczne strategie rozwoju miasta albo regionu, albo czegoś tam, przestrzenne też, zazwyczaj są rejestrem olbrzymiej ilości postulatów, o których właściwie nikt nie mówi, w jaki sposób je zrealizować, a przede wszystkim w jakiej kolejności, które z nich są ważniejsze, które są mniej ważne. Czyli hierarchizacja działania, moim zdaniem to jest pierwsza rzecz, która tutaj powinna wystąpić i do tego bym namawiała. Publiczność szeroka miasta jest moim zdaniem nieocenionym źródłem informacji właśnie o tych dolegliwościach, o tych miejscach zapalnych czy bolących. Wydaje mi się, że jest to funkcja niewykorzystywana ani przez miasto, ani przez Biuro Rozwoju. Tam dominuje taki sposób, powiedziałabym, formalny widzenia. To mi się kojarzy z tym, co pani profesor Pawłowska mówiła o tym, że najłatwiej wytrącić jakąś krytykę mówiąc o formalnych aspektach, że dwa dni przekroczono, że coś. Więc tego rodzaju właśnie podejście jest tutaj groźne. Ja bym namawiała do tego, żeby zastanawiać się, jak uszeregować pewne sprawy do rozwiązania i jakimi sposobami te sprawy podejmować i je rozwiązywać. Jeszcze chciałam dwa słowa powiedzieć o charakterze Śródmieścia Gdańska. O tym się za mało mówi też. Gdańsk jest absolutnie wyjątkowy. Nie ma drugiego takiego dużego miasta w kraju, które by miało taki charakter struktury wewnętrznej. Zwróćcie państwo uwagę, Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynia, układ pasmowy wywołany przez politykę w swoim czasie, w którym ciągle są napięcia i jakieś konkurencje między tymi elementami. A sam Gdańsk dawno stracił tą taką jasną konstrukcję, że jest śródmieście, od którego na wszystkie strony się rozwijają jakieś tam peryferie. Jeżeli spojrzymy na Śródmieście Gdańska, to jest pytanie, czy Śródmieście jest w głównym mieście, czy może w rejonie dworca PKP we Wrzeszczu, tam gdzie powstanie jeszcze niedługo duża galeria, gdzie jest poprzeczne połączenie wobec tej głównej osi komunikacyjnej itd. Więc mi się wydaje, że na Śródmieście Gdańska trzeba patrzeć w sposób specyficzny. Natomiast nie trzeba się tym tak bardzo martwić, dlatego że Gdańsk tym sposobem bardziej odpowiada współczesnym wielkim metropoliom, które z monocentrycznych zazwyczaj zmierzają w kierunku policentryzmu. Wszyscy
regionaliści o tym mówią, że policentryzm w pełni zwycięża. W związku z tym ja patrzyłam na Gdańsk jako właśnie też układ policentryczny. I główne miasto, nie czarujmy się, nie będzie tym jednym dominującym bezwzględnie śródmieściem Gdańska. Ono będzie miało konkurentów, będzie federacja takich śródmieści. No, oczywiście tutaj jakby ta tematyka stoczni i to, co próbujemy tam robić i poniekąd jakby musieliśmy w to wejść, chociaż jak wiadomo Instytut Sztuki Wyspa zajmuje się sztuką współczesną i z tą intencją tam poszliśmy, ale okazało się, że jakby ta kontekstualna sytuacja jest taka, że wiedzieliśmy, że nagle musimy się zaangażować i stać się jakby takim spoiwem dialogu, bo będąc tam cały czas, zaczęliśmy nawiązywać te wewnętrzne relacje, które nie były możliwe na przykład, nie wiem, na przykład z poziomu ratusza, prawda? Chodziło o to, że mieliśmy jakby szereg tych lokalnych powiązań, które spowodowały, że byliśmy w stanie wytworzyć taką przestrzeń dialogu. I stąd jakby była z naszej inspiracji, ale jakby z inicjatywy prezydenta Gdańska powstała Rada Interesariuszy Młodego Miasta, która jest chyba fenomenem na sporą skalę. Nie wiem, czy Państwo... To ja może powiem krótko, bo pewnie, bo to gdzieś tam się pojawia w mediach, że jest jakaś Rada Interesariuszy, więc powiem krótko, na czym to polega. Otóż do Rady Interesariuszy zostały zaproszone wszystkie podmioty, które coś posiadają na terenie stoczni i terenów postoczniowych, czyli mamy tutaj oczywiście właścicieli gruntów, ale też Stocznię Gdańską, mamy Komisję Krajową i Zakładową Solidarności, są przedstawiciele organizacji artystycznych czy pracowni artystów, którzy tam, mieszkańcy okolicznych domów, czyli ci, którzy są już poza tym rzeczywistym terenem stoczni, ale są mieszkańcami domów, które są najbliżej i którzy są jeszcze bardziej zagrożeni, wykluczeni, bo nowa wołowa jak powstanie, jeszcze na tym nasypie, prawda, i ten to stanie się, prawda, tak zwaną zaporą przeciwbiedotną, prawda, bo Waterfront będzie dla bogaczy, a tutaj ci biedniejsi i Instytut Sztuki Wyspa, więc... To jest takie ciało konsultacyjne. Jest to ciało konsultacyjne. Dla mnie to jest w ogóle taka maszyna deszyfracyjna. Myśmy zaczęli, oczywiście my gdzieś tam na terenach stocznie zaczęliśmy się pojawiać dosyć wcześnie, bo w 2000 roku otworzyliśmy swoje pierwsze miejsce, czyli Moderamy w 2002 i Instytut Sztuki Wyspa w 2004. Więc to był taki proces wchodzenia, poznawania różnych osób, które tam pracują. Są to robotnicy, osoby zajmujące się pamięcią, historią, przedstawiciele różnych organizacji, czy wreszcie właściciele i tak dalej. I jakby jakby wchodzenie w te wszystkie poziomy jakby komplikacji politycznych, własnościowych, przestrzennych, społecznych i tak dalej, to był oczywiście bardzo długi proces. Mieliśmy przewodników w tym procesie, przede wszystkim osoby, które są jakby emocjonalnie, zawodowo czy politycznie związane ze stocznią. I jakby ta Rada Interesariuszy jest rzeczywiście produktem takiej konieczności, ponieważ jakby to nie działa, tak? Jak wiemy, jest ogromny proces przede wszystkim wyniszczania dziedzictwa przemysłowego. Po drugie, był jakby taki niedopilnowany proces projektowania tej nowej dzielnicy. Jest niestety ulica Nowa Wołowa ze wszystkimi jakby konsekwencjami jakby dla przestrzeni miasta, ruchu w mieście, jakby możliwości przestrzeni wspólnej, przestrzeni publicznej i tego, na ile te dwie części Młodego Miasta, bardzo wąskie, nie wiem, to jest kilkaset metrów tylko, prawda, szerokości pomiędzy kanałem Martwej Wisły a ulicą Robotniczą, ulicą Jarasia, przepraszam, więc jest to wąziutki spłatek gruntu, który będzie przecięty drogą i będzie, tam będzie gdzieś jeździł tramwaj, więc mamy też tramwaj po drugiej stronie i autobus. Więc jest znowu tutaj jakby północ-południe jakaś taka przestrzeń komunikacyjna i gdzieś tutaj będą jacyś ludzie, tak? Więc ogromnym problemem jest sama właśnie ulica Nowa Wołowa, co do której jakby istnieje retoryka, że jest to droga dojazdu na Młode Miasto, podczas kiedy jest to trasa szybkiego przejazdu przez Młode Miasto, które nie ma, z której nie ma zjazdów, nie ma przejść dla pieszych w odpowiedniej ilości miejsc i jest to niesłychanie problematyczne dla podmiotów, które już tam istnieją. A problem polega też na tym, że jakby nie do końca wiemy, jak to Młode Miasto będzie wyglądało, bo nie ma wystarczającej ilości jakby tych planów architektonicznych, więc nie wiemy jakby do czego będą te drogi rozprowadzane.
Więc jakby ta Rada Interesujących Młodego Miasta jest jakby po to, żebyśmy wszyscy siebie przede wszystkim doinformowywali, bo oczywiście ta Rada nie jest ciałem, które podejmuje jakiekolwiek uchwały, prawda? To są przedstawiciele władz miasta, właścicieli, użytkowników, mieszkańców, którzy mówią o swoich troskach, o swoich planach, ale też przynoszą różną wiedzę, która pochodzi jakby z różnych poziomów, tak? I to jest wiedza jakby użytkownika, mieszkańca, ale jest to też wiedza ludzi, którzy na przykład mają jakieś specjalizacje wizualne, więc jakby jest to próba jakby docierania się i jakby wpływania też na swoje decyzje czy postawy. Oczywiście my nie możemy decydować o gruntach prywatnych, ale możemy wpływać na zdania osób, które są jakby operatorami na tym terenie. Tereny interwencji, które wiążą się być może z pewnymi rozwiązaniami, takie jak no, kwestia na przykład rekwizycji terenów nadwodnych, ale no, i wracając do może takich bardziej dyskusyjnych, to jest cały czas kwestia zagospodarowania Wyspy Spiszu. Rozumiem, że pan był zaangażowany w prace projektowe dotyczące koncepcji powstających na tych terenach. Czy mógł pan skomentować właśnie inne inwestycje realizowane w ramach Śródmieścia i na tych terenach, które są mniej zabudowane, być może także elementów, które potrafiłyby zmieniać charakter Śródmieścia przez bardziej punktowe interwencje? Znaczy, jeżeli chodzi o to, co się jakby wyłania z tej całej naszej rocznej pracy nad projektem Centrum Reaktywacja, wszystkie tereny właśnie, o których to mówi, to one odnajdują to, co jest najbardziej istotne w tym naszym przedmieściu, że jest ono obszarowo i planetycznie rozbite. To jest tak naprawdę nie jedno śródmieście, które funkcjonuje jako całość, jak w wielu innych miastach, gdzie śródmieścia są kompletne jakby bardziej. Ale tak naprawdę wiele wysp zabudowy, które są zróżnicowane pod względem kompletności, pod względem jakości architektury, pod względem charakteru. Każda z tych wysp, jak Dolne Miasto, Wyspa Spiszu, tereny stoczniowe, Główne Miasto, one wszystkie ewoluowały przez cały no, ostatni okres czasu, jakby każda w swoją stronę, każda w innym kierunku, przedzielone dodatkowo szlakami komunikacyjnymi, które tak powiem, czyniły jakby utrudniały dostępność z punktu widzenia pierwszych osób z jednego obszaru do drugiego. Dlatego mamy do czynienia w tej chwili tak naprawdę nie z jednym śródmieściem, ale z obszarem, który jest zdezintegrowany bardzo mocno, podzielony przez bardzo dużą ilością pustych obszarów, które tam, tu pan profesor Lorenz wspomniał, 25% tego terenu to są tereny puste tak naprawdę, oglądające się od zaraz do przekształcenia. To jest jakby jeden z tych obszarów, nie tylko właśnie Młode Miasto, ale które jest głównym też jakby obszarem potencjalnych inwestycji przyszłych, ale właśnie te obszary, które są kluczowe ze względu na to, że stanowią jakby spójniki na łączą przyszłość, powinny się tam skupić te działania, które połączą te obszary, które na razie funkcjonują jakby odrębnie. I jakby na tym się powinny koncentrujemy w obecnej chwili, mówiąc o takich terenach właśnie jak Podwale, jak Wyspa Spiszu, jak wiele innych, jak cały ten główny oś komunikacyjna, łącznie z Targiem Siernym i Rakowem, gdzie dokonywano do jakichś różnych przekształcenia, czy też przyszła planowana nowa głowa, która będzie prawdopodobnie podobnym zagrożeniem jak Podwale w tej chwili. Bo być może właśnie, jeżeli że tak powiem, z jednej strony mówimy o tym, że bardziej chcemy zintegrować stare przedmieście z głównym miastem, lepiej organizując Podwale, zmieniając jakby charakter tej ulicy, jednocześnie planujemy powiedzmy coś w rodzaju obwodnicy podprowadzonej przez środek jakby pod dzielnicy Śródmieścia, którą mamy zamiar w przyszłości kształtować jako nowe Śródmieście centrum jakby rozwoju Gdańska. Być może gdzieś zostają popełnione jakieś błędy, gdzieś jakieś sprzeczne koncepcje nakładają się na siebie w tym mieście. Chcielibyśmy po prostu przeanalizować te wszystkie rzeczy, bo być może, żeby uniknąć po prostu na przyszłość jakichś tak po prostu tych właśnie konfliktów, o których będziemy można potem mówić, że zabrakło tej partycypacji w tym momencie. To jest jakby to, do czego w tej chwili zmierzamy. A jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tutaj poprzednich wypowiedzi, że no my jako stowarzyszenie wyrośliśmy też i dawno już przeżyliśmy tę naszą taką, że tak powiem, buntowniczą młodość,
ale też chodzi o to, że teraz mamy dość dobre pojęcie mimo wszystko, jak działa miasto i pozostajemy w bardzo stałym kontakcie i ścisłym, jeżeli chodzi o to, co w tej chwili się dzieje, jak to funkcjonuje, więc to sobie dość dobrze wyobrażamy. Aczkolwiek my wyrośliśmy już z góry z założenia, że widzieliśmy działalność innych stowarzyszeń w mieście, które po prostu ich wysiłek, często znacznie większej liczby ludzi zaangażowanych w jakieś protesty najczęściej, bo to od protestów zwykle by się zaczynało, szła cała para w gwizdę. Gdzieś te działania się znosiły, jakieś dobre intencje miasta kłóciły się z jeszcze szczytniejszymi intencjami protestujących mieszkańców i właśnie chcieliśmy wyrosić po prostu z tego zamiaru, żeby być tą grupą, która jakby łączy te głosy z różnych stron i stara się to ukierunkować w jakiś sposób właśnie na zasadzie takiej merytorycznej dyskusji, gdzie konflikty, że tak powiem, właśnie się rozwiązuje na zasadzie tej partycypacji. To po prostu nie od razu znaliśmy te słowo wspaniałe, aczkolwiek to się jakby intuicyjnie w nas gdzieś zawsze tkwiło, że jest to jakiś sposób właśnie działania. Więc no, to chciałem jeszcze podsumować działalność prawie. I kto wie, czy na przykład pierwszy temat, który się by nasunął, to jest kwestia nie nowej wałowni, tylko kwestia problemu skomunikowania pewnych części miasta. Jakie są reguły, co jest niedobrego w takich rozwiązaniach? Czyli chodzi mi o to, żeby to nie było tylko ta nowa wałowa, tylko rzecz uogólniona, która by na kilku przykładach ze Śródmieścia Gdańska uświadomiła nam, co jest właściwe, co niewłaściwe, bo chcę powiedzieć, że oczywiście komunikanci też zmieniają zdanie. Oni, to, co oni wyznawali 20-30 lat temu, to się zmieniło, co widzimy sami, obserwując powolniacze ruchu i tego rodzaju rzeczy, o których kiedyś w ogóle nie było mowy, prawda? Ale współcześni komunikanci też wiedzą, co się na świecie dzieje i może z nimi należałoby porozmawiać. W jakich sytuacjach, jak te układy komunikacyjne, które wiążą całość miasta albo znaczące części tego miasta, jak, no nie ma ideału, ale jakieś lepsze rozwiązania istnieją. To moim zdaniem mógłby być taki pierwszy temat. Natomiast jeszcze chciałam do tego, co pan mówił, bo pan jakoś bardzo gwałtownie protestował i zdaje się, że taki duch też panuje tutaj przeciwko podziałom tej substancji miejskiej na mniejsze części. Proszę państwa, to naprawdę w moim pojęciu to wcale nie jest źle. Dlatego, że czy naprawdę nam się marzy miasto typu amerykańskiego, czy nie wiem, jakiegoś z Dalekiego Wschodu, czy gdzie mamy sieć, klasyczną sieć ulic i kwartałów ciągnącą się od krańca po kraniec, gdzie nie ma żadnej jakby formy ona, tylko jest taką tapetą, która wypełnia przestrzeń. Czy to na pewno jest to, o co nam chodzi? Ja często patrzę na układy miejskie od ich strony przestrzennej, że jeżeli one są jakoś podzielone, a każda z tych części ma trochę inny charakter, który wynika z jej relacji z sąsiadami, z ukształtowania, z krajobrazu, to bardzo dobrze, to mamy wtedy różnorodność w tym mieście, a nie ten taki tapetę, która wypełnia. Więc też bierzmy to pod uwagę i cieszmy się z tej różnorodności, a nie oczekujmy, że wszystko będzie... Amerykańskich miast raczej chodziło nam o to, że czerpiemy wzorce z naszej kultury europejskiej. Bardziej mi chodziło o to, że rozcinamy właśnie w sposób arteriami komunikacyjnymi albo innymi barierami, po prostu zdewastowanej przestrzeni miasto komunikacyjne i jest utrudniony ruch pieszy, są po prostu przestrzenie nudne albo nieprzyjazne ludziom, których nie chcemy przemierzać, przemieszczając się pomiędzy różnymi obszarami śródmieścia. I tylko o to nam chodziło. Jest jednym mikrofonem, ponieważ dwa pozostałe są na kablu, a ten też kabla nie działa. Więc to pierwszy. Dzień dobry, Duch Andrzej, jestem dyrektorem Wydziału Państwa Architektury Urzędu Miasta i w imieniu własnym i prezydenta Gierawskiego, który chciałbym być, ale niestety nie mógł. Chciałbym podziękować za zaproszenie i pogratulować przede wszystkim tej rzetelnej roboty i stwierdzić, że może nie jest to pionierska, ale rzeczywiście
jedna z pierwszych w kraju tego typu działań, tego typu partycypacji społecznej. Dziękuję pani Anecie Szyłek, że przypominając Radę Interesariuszy, cofnęła tą historię partycypacji społecznej w Gdańsku o co najmniej 2 lata. Chciałbym ze swojej strony cofnąć tą historię partycypacji społecznej w Gdańsku jeszcze o parę lat, bo w ramach typowej, bardzo klasycznej partycypacji społecznej został wybudowany w Gdańsku na osobie członkowana park, który był przykładem właśnie dogadywania mieszkańców z minimalnym koniecznym udziałem miasta, to jest w zakresie technicznych rozwiązań i realizacyjnych, które też między innymi radzić, a parkiem dostał nagrodę marszałka za najlepszą przestrzeń publiczną w naszym regionie województwie. Także ta historia partycypacji społecznej w Gdańsku już ma swoje, tak powiem, osiągnięcie. Chciałbym zadać pytanie w związku z tym, o czym tu mówimy. Nie chcę dyskutować o Nowej Wołowie, bo jest na inne miejsce i na inny temat. Uważam, że na pewno nie jest to arteria, jest to droga najmniejsza, jaka może być w pierwszym etapie. 2 pasy ruchu, tam jest powrotem, prawda, czyli jeden pas w jedną stronę, czyli mniejsze to mogło być tylko jeden pas ruchu i mija. Dopiero jak będą potrzeby większych 2 pasów, ruchu po 2 jezdni po 2 pasy ruchu, dopiero wtedy to będzie powiększane, ale wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, nie wcześniej, nie było, żeby komuś zrobić krzywdę, broń Boże. A niestety ktoś tam napisał autostrada, tak jak na tym Antwoje Kaldera, która na fabryki na kokoszkach, ktoś napisał celuloza i od razu i szuma, to przecież jest tylko zmiękczanie bibuły papierowej, prawda, a nie ta celuloza jako działań, i widać, że nie ma żadnych wątpliwości. Ale chciałbym zadać pytanie, czy w ramach tych warsztatów, w ramach opracowań, braliście Państwo pod uwagę różne, konieczność różnych podejść do terenów typowo publicznych i terenów prywatnych? Bo jak wiemy, wszelkie ograniczenia na terenach są bardzo trudne. Mamy konstytucję, która ustanowiła to tak zwane święte prawo własności i w zasadzie bez wyraźnej, jednoznacznej podstawy prawnej nie bardzo się da tam ograniczenia wprowadzić, a tych podstaw prawnych nie jest na tyle dużo, żebyśmy rzeczywiście mogli po prostu powiedzieć. Próbujemy dogadywać się, porozumieć się właśnie między innymi w ramach tej Rady Interesariuszy, ale nie jest to łatwe, nie jest to proste.